Mecz ze Szkocją był traktowany jako generalny sprawdzian przed spotkaniem eliminacyjnym z Walią. Nie obyło się bez problemów. Eksperymentalnie została zestawiona druga linia. Grali w niej m.in. Hajto i Stebel. Kontuzje, jak widzimy, doświadczają nas bardzo mocno. W związku z tym mamy jeszcze do tego meczu miesiąc czasu i wszystko się może pozmieniać. Ale próbować musimy różnych wariantów. Na dzień dzisiejszy musimy spróbować właśnie taki wariant jak dziś i zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Pierwsza połowa należała do Polaków. Już na początku sędzia mógł podyktować jedenastkę za faul bramkarza Szkocji Nila Sullivana na Marcinie Żebrakowie. Ale skończyło się bez konsekwencji. A to już kolejna sytuacja. Wyrzuca piłkę z autu Tomasz Hajto. Strzela Tomasz Kłos. Aktywnie w pierwszej połowie grał z polskich napastników Paweł Kryszałowicz. Oto jego indywidualna akcja, po której zabrakło zamknięcia akcji z drugiej strony pola karnego. Paweł Kryszałowicz był bliski zdobycia bramki chwilę potem. Oto podanie Tomasza Stebela. Paweł Kryszałowicz nie sięgnął piłki. To już jest druga część meczu i 50. minuta. Jacek Krzynówek z rzutu wolnego, a Radosław Kałużny zdobywa gola. Prowadzenie zespołu polskiego 1-0. Bramkarza Szkocji próbował zaskoczyć także strzałem z dystansu Tomasz Iwan. Koniec spotkania. Kilka groźnych sytuacji stworzyli jednak goście. Oto strzał Scotta Buffa, znakomicie Jerzy Dudek. Była to jego pierwsza poważna interwencja od początku spotkania. Dwie minuty później miała miejsce przełomowa akcja zespołu szkockiego. Oto faul Radosława Kałużnego. Takie miał zdanie hiszpański sędzia tego meczu. Podyktował jedenastkę. Scott Booth zamienił ją na bramkę. W 70. minucie było zatem 1-1. W końcówce meczu faul Tomasza Iwana na szkockim zawodniku zakończył się wyrzuceniem polskiego zawodnika z boiska. Biało-czerwoni do końca tego spotkania grali w osłabieniu. Mecz zakończył się remisem 1-1, a trener Jerzy Engel był z tego sprawdzianu zadowolony. Rzeczywiście, dopóki to wszystko nie kończyło się kontuzjami zawodników, to mogliśmy sterować składem. I do przerwy rzeczywiście graliśmy składem, który myślę, że wyjdzie z Armenią. No mamy nadzieję, że dojdzie jeszcze Karwan Olisadebe, a więc dwóch zawodników podstawowych, którzy dzisiaj nie wystąpili. Ale cieszę się, bo rzeczywiście ten zespół w drugiej części pierwszej połowy pokazał naprawdę bardzo dobry futbol, jak również na początku drugiej połowy, kiedy aż same ręce składały się do oklasków.